Film ten złożony jest ze scen często nie nadających się do oficjalnej publikacji. Są to materiały wycięte, niewykorzystane, ukazujące jak czasem jest trudno coś nagrać. Dlatego dystans do tego typu filmów zalecam. Zapraszam. To, co jest bardzo częste na moim stawie, jak nie ma brań, to nie ma. A jak są, to dwa brania w jednym momencie. No co tam? Co jest? No to dobrze! No jak co? Karp, kurde! Cóż, jest branie u mojego... Ojej, brudna kamera. Ale jaja będę, jak nie wyjdzie. Co? Co jest? Szczupak? Zacinamy. O, nie ma. Pierwszy karp. Spudłowany. Ale jednak tam daleko. Jestem trochę niepewien. Ojemy. W ogóle ołowiu nie ma. Wyrobiło się wszystko. Dlatego warto żyłki zmienić. Ale jaja. To nie tak miałoby wyglądać. Może żyłka była przetarta. A kurde. Tak jakbym coś miał małego, ale jaja. Zobacz, tak coś czuję, że coś mam. Nie. Mam kanibala. Branie od razu. Ja pierdzielę, jak bierze. Nie ma ryby. Korzystając z okazji, że jesteśmy przy Jesiotrze, mam dla was dzisiaj konkurs. A w tym konkursie zaraz się dowiecie. Oj, ten jest duży. Zrobimy może jakieś zdjęcie w podbieraku. Może nie wiecie, mam Instagram. Może trzeba co niektórym osobom powiedzieć, by śledziły. No co, na matę. Też jest branie. Podejrzewam, że też jest siot. Tak, jest, patrzcie. Patrzcie, to z tych małych jesiotrków. Też przeżyły. Super. Ile? 34 cm. Blisko brzegu. O! Kormoran? O proszę! Kormoran leci. Właśnie ciągnę coś spod brzegu. Nie jest to ryba. Zielsko czy coś. Ale jaja, kormoran.
przeleciał. Kormorana w tym roku w stawie jeszcze nie widziałem. Ale sam fakt, że tutaj leciał, to już jest dziwne. Nie wiem, będziesz musiał mi chyba tego dać swojego. Ja tak słabo to widzę. Także je siotry widać żerują, no. Troszkę głęboko wziął, w zasadzie nie połknął, ale ma. No nie przyjdę. No nie przyjdę, bo film kręcę. Jest, dobra. Dobra. Także ten jesiotrek już żerował w zanęcie spinkami. Ty wiesz jak było? Nie było odjazdu, tylko tak, zacinka i tak. Pomalutku. Coraz ciężej do środka, coraz ciężej i tak patrzył i puch i odczepiło się. To nie był jesiotr. Mógł być duży, tylko że wiesz, że on nie zareagował tak, że wbite i wiesz, zrywem. Nie wiem, ale coś fajnego było, ale no co? Nie mogłem po prostu nawet zatrzymać, wiesz? Tylko coraz ciężar pomału, pomału narastał, wiesz? No cóż, zarzucimy dzisiaj na połamaną wędkę. Wprawdzie zamówiłem nową wędkę, miała dojść dwa dni temu. Jest opóźnienie, no cóż. Mamy taką wędkę, więc używamy takiej. Cóż, haka trzeba jakiegoś znaleźć. Nie wiem, czy ja mam coś powiązane. Nie mam. Będę się bawił. Wiązanie. Po wszystkim. Po wszystkim. Zaczep. Ale jaja, po wszystkim. To pomyślę, że człowiek tak łatwo złamie. Trudno. Było, tak. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Po tamtej stronie położyłem trawę, po to, żeby rybki miały schronienie, te drobnica, żeby miała gdzie się schronić. O, właśnie sam też pogonił. Oj, 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 idę po wędkę.
Ale ja kołkam. To nic nie zrobię, muszę iść naokoło. Rzucamy tylko przy brzegu, ponieważ te drapieżniki idą za drobnicą pod brzeg. No i wtedy jak gumeczkę gdzieś tam poprowadzimy. O proszę, właśnie coś czułem, że się ten... Jakim cudem to się stało? Przerwa w kręceniu. Śmiechem, żartem, ale kurde, przy cienkiej plecionce coś takiego może być bardzo kłopotliwe. Kurde, nie chcę rwać. Ale silna bestia, no. Patrzcie, jaki leszczyk. Zaraz zobaczymy, ile ma. Coś pięknego. To się mówi, mam i ja. Robimy mu zdjęcie. Oj. Nie chcę współpracować, oczywiście. Poczekaj, już to nie, już zaraz kończymy. No w sumie 47,5. Nie no, jak tak będzie. Ale wredny. Wiem, że chcesz do wody. Dziurkę chyba ma. Co tam? Ważne, że żyje. Jemy z tymi komarami, kuźwa mać. Ale dosłownie tyle komarów, że no nigdy kurde chyba się nie spotkałem, żeby tyle komarów było. Jemy. Spierdalajcie ode mnie. O ja, co tu się dzieje? Komary. No nic połowić nie dadzą. Dzisiaj gdybym miał ze sobą wiatrówkę, tak jak ta czapla tu krążyła blisko, w ogóle troszeczkę nade mną, to spokojnie bym ją zestrzelił. Ale oczywiście nie mam, jeszcze nie mam zakupionej. No ale niestety, jeżeli jest tak nachalna, że no, niestety chyba trzeba będzie zainwestować. Po prostu jak będzie tak nachalna, że ja sobie siedzę, a ona po prostu na drugim końcu stawu ląduje, no to nie ma szans, że ja na coś takiego pozwolę. Popatrzcie, tutaj jest gaduła, mój tata. Tak, 3500 ludzi, subskrybentów, zobaczy, jak wygląda mój tata gaduła. Gada i gada, japa się nie zamyka. Dobra. Dupa. Nie, ja tego nie wstawię. Dobra. Także muszę zacząć działać. No i co? Chlub do rowu. Idziemy, zobaczymy gdzieś stamtąd. Czemu to tak słabo idzie teraz? Huła. Cały brudny będę. Jest dużo wody.
czyli po całym zabiegu będzie możliwość wpompowania wody z powrotem. Oczywiście nie tej brudnej stąd, tylko tam trochę wyżej, czystej wody. Dobra, tu jest elegancko zrobione. Chodź tu, Maliś. Mali, chodź. Pieska trzeba pilnować. Ale tu twardy jest. Maliś, idź tam. Idź tam, zobacz tam. No leć, leć. Mamy rybki do stawu. No i co? Mamy rybki do stawu. Nie, Marysiu, zostaj. Mamy rybki do stawu. Mamy rybki do stawu. No i co? Wpuścimy je do stawu, dorobimy dzisiaj staw. Panie Janko, a jak leszcz w tym roku? A jak leszcz w tym roku? Taki 2 kilo plus. Czyli nie biorą tak jak kiedyś. Dobry, jest śniadanie. Śniadanie? To jest zawody jutro, kurde. A trening, płotki, tak? Płotki, ale staw mam, to płotki zabiorę, a te leszczyki, te gówna, wszystkie krąpie tu wyrzucę. Ale niczego nic. No jest kara się. Dzisiaj dzieciaki mają. O karasie to, o taki o standard, to takie na stawie łowie. Teraz mały bonus, to się wytnie. Także karp Rafał w tym roku waży... Ojejny kurde, nie szarp się, nie szarp się. Także karp Rafał w tym roku waży... To teraz troszkę wody nabrałem. No to tak jest, zabawa. Olej głęboko. Masakra.